Cześć, witajcie moi drodzy na moim kanale Kolorowy Ptaszek w kolejnej fascynującej ekranizacji. Moi kochani, dzisiaj będziemy sobie testować kosmetyki marki Revolution i mam tutaj przygotowane troszeczkę tych kosmetyków, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Trochę mi się tego nazbierało. Myślę, że może wyjdzie makijaż jedną marką, także spróbujemy. No i oczywiście zrobimy sobie dzisiaj test podkładu i korektora, który już się pojawił, wrzucałam wam na moim Instagramie. Jeżeli cię nie ma na moim Instagramie, no to Kolorowy Ptaszek, serdecznie cię zapraszam, aby być na bieżąco. No i tam właśnie wam dodałam podkład i korektor, którymi jestem zainteresowana, zamówiłam i teraz będziemy testować, także zaczynajmy. Moi kochani, przybliżyłam was sobie troszeczkę i zaczniemy sobie od oka, ale zanim zaczniemy nakładać cienie, to zrobimy sobie brwi. I jeśli chodzi o produkt do brwi, mam tu Extra Hold Brow Glue, jakiś taki klej do brwi. Tak wygląda ten produkt do brwi po wyjęciu z opakowania. No i oprócz tego żelu, kleju w zasadzie, no to ja nie mam nic, ale dziś rano robiłam sobie henne, więc myślę, że to tak zostawimy, będzie spoko wyglądać. Już zauważam fajną rzecz, że ten klej, bo cały czas chcę powiedzieć, że to jest żel, moi drodzy, ma coś takiego, że zbiera nam nadmiar ze szczoteczki. To jest bardzo fajne, no i myślę, że już przejdziemy do aplikacji. Tak to wygląda i powiem wam, że muszę sobie troszeczkę wyczuć ten produkt. Dziwny jest, widzicie, trochę opadają te brwi. Zbiorę sobie nadmiar szczoteczką. No i tak to wygląda po przeczesaniu tą szczoteczką. Myślę, że chyba jest w porządku. Jeżeli nie opadną, no to będzie w miarę git. Dobra, mała aktualizacja, kochani. Próbowałam sobie jeszcze przeczesać, bo mi się troszeczkę opadły i zlepiły i to jest jakbyście mieli taki klej naprawdę do kartek ze szkoły. Nie lubię czegoś takiego. Zrobiło mi się takie, widzicie tutaj, zlepienie. Zjechało to. Wygląda to obrzydliwie i ja to zmyję i spróbuję nałożyć jeszcze raz. Dobrze, tak to wygląda, już nie ruszam. Zrobię drugą i mamy obydwie brwi zrobione. No i dziś, moi kochani, metodą odwrotnościową, czyli zaczynamy od oka, ale jeszcze nie będziemy dawać cieni. Zanim cienie, no to baza. Jeżeli chodzi o bazę, no to żadnej bazy z Makeup Revolution nie mam. Natomiast użyjemy sobie troszeczkę, żeby wyrównać tutaj kolor tego korektora. On jest jeszcze w folii i to jest ten, który będziemy testować razem z podkładem. Tak wygląda ten korektor po ściągnięciu tej folijki. Oj, ciapnął mi. Powiem wam, że bardzo śmieszny aplikator, już wam pokazuję. Takie kopytko, więc mam nadzieję, że to kopytko będzie tutaj ładnie wchodzić pod oczko i ułatwiać malowanie. Super sprawa, naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, Super Revolution. Ale na razie nałożymy sobie jako bazę. No i spoko, myślę, że fajnie dobrany kolor. Ja sobie oglądałam ogólnie w sklepie, zobaczymy jak to będzie wyglądać pod okiem. Przechodzimy dalej. Moi drodzy, bezpiecznie by było sobie przypudrować oczywiście ten korektor, ale zdałam sobie sprawę, że nie mam żadnego pudru. I tu będą jaja. No bo jakby ustaliłam, mogłabym użyć innego, oczywiście, ale ustaliłam, że jest to makijaż jedną marką. Nie mam żadnego pudru. Okej, więc jakby YOLO, przechodzimy do paletki. I dziś paletki, którą użyjemy, to jest taki maluszek. To było albo w kalendarzu adwentowym, albo w jakimś pudełku. Strasznie mi się podobała ta paletka. Z tego, co widzę, mamy tutaj dwa błyski, bo ten tutaj też jest taki troszeczkę perłowy, tutaj takie przepiękne złoto, co cudowne, czyli jasny, taki łososiowy, delikatny cień, który ja daję zawsze pod pług brwiowy i może dzisiaj sobie troszeczkę przypudrujemy ten korektor tym właśnie cieniem. Bardzo przepiękny brąz, taki ni to ciepły, ni to chłodny, bardziej chłodny, tutaj troszeczkę cieplejszy, ja wolę chłodne odcienie, tu bardzo mała paletka, ale bardzo spójna, także pokażę wam swatcha. Ogólnie szału nie ma, pupusi nie urywa. Ten cień myślałam, że będzie bardziej masyłkowy, bardziej miększy, no ale jest w porządku, okej. Okay. No ten to tutaj taka perła, ale jest różowy, ładny. Ten jest bardzo ładnie masyłkowy. No a tego się trochę boję, bo nie wiem, czy widzieliście na swatchach. No to on się tak nierówno rozkłada, no ale to swatch na ręce. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na oczku. Także chyba jest troszeczkę niebezpieczny. Będę na niego uważać, ten jest bardzo ładny. No także lecimy. Zaczynamy od tego jaśniutkiego cienia i przypudrujemy sobie nim powiekę. I jak zazwyczaj nakładam podług brwiowy, tak dziś no na całą powiekę, no bo trzeba ten korektor przyklepać. W załamanie pójdzie ten cień.
Dobra, bo nie włączyłam kamery. Ja sobie tym tutaj wzięłam w załamaniu, ale w sumie rozblendowałam, zrobiłam chmurkę. Na to bardziej w załamanie i rozblendowałam, dałam ten ładny tutaj cień. Później Wam coś o nim powiem. No i później może przyciemnimy sobie, zobaczę tym, bo w sumie ładnie to już wygląda. Tamten cień się pięknie buduje. No i nałożymy sobie błyski. Tylko szczerze nie wiem, który, bo te błyski są takie, no niepodobne do siebie, nie da się ich smaczować. Więc może już, dobra, nałóżmy ten złoty. No i nakładamy go palcem, no i oczywiście samego, no bo nie mam żadnego jakby kleju z Make Up Revolution. Tak wygląda pierwsze ciepnięcie palcem. O Jezu, na mojej złamanej powiece to tak ciężko pokazać Wam to. Dobrze, tak się prezentuje skończony makijaż na szybko. Już dodałam sobie ten błysk, później Wam powiem więcej o tym błysku. No i ten mały też przemyciłam do wewnętrznego kącika, później go jeszcze poprawię. Moi drodzy, zaczniemy sobie od podkładu. Będziemy sobie dzisiaj testować ten podkład. I jest to, moi kochani, podkład z tej samej serii co korektor. No i tutaj też właśnie delikatny mat, soft mat, długotrwały podkład, 16 godzin, bez olejów, czyli spoko dla takiej właśnie skóry, jak na przykład ja mam skórę mieszaną ze skłonnością do przetłuszczania się w strefie T. Teraz jak widzicie, moja skóra się świeci, bo mam nałożony SPF 50. I w sumie nie mam żadnej jakby, jeżeli chodzi o moją pielęgnację, no to ja mam dzisiaj tylko na sobie tą mgiełkę nawilżającą z Elemis i tylko i wyłącznie krem. Nie nakładałam żadnego serum nawet pod oko. To mi się po prostu nie zdarza, ale dzisiaj jest bardzo ciepło, więc stwierdziłam, że nie będę nakładać więcej pielęgnacji, żeby troszeczkę dać takie fory temu podkładowi. Zobaczymy, 16 godzin ma wytrzymać, tyle nam tutaj mówią. Więcej jest małych literek, nic więcej nie pisze, więc moi drodzy, lecimy. Tutaj F2, jeżeli chodzi o kolory. Szklana buteleczka, więc bardzo fajnie, luksusowo. Oj, się zaczyna. O, ciepnęła, dobrze. Zobaczymy sobie, czy ten podkład będzie ciemnieć. Ja go sobie teraz troszeczkę rozblenduję na dłoni. Mięciusi fajny. No, taki nawet spoko. Ja tak jak Wam mówiłam, sobie ten podkład i korektor sprawdzałam w drogerii, a zamawiałam na Look Fantastic i ja używam kodu zniżkowego mojej kumpeli, także Wam tam dam 20% zniżki, także to już jest super bajka. Jeżeli chodzi o ten podkład, no tak trochę się wydaje za jasny, powiem Wam. Także jakby ściemniał, to bym się nie obraziła. Wiecie, ja go oglądałam, on już trochę u mnie jest i ja go oglądałam w momencie, kiedy byłam trochę jaśniejsza, nie chciałam, żeby był za ciemny, a później pojechaliśmy tymi rowerami, jest z tego wypadł vlog, no i troszeczkę się opaliłam, także może być troszeczkę za jasne, ale wyrównamy to sobie. No i powiem Wam, że muszę się spieszyć, bo czuję, że ten podkład zastyga, masakra, czuję takie mrowienie na twarzy, wzięłam sobie troszeczkę więcej na dłoń, także zaplikuję go sobie i zaraz Wam wszystko powiem. Jaka katastrofa, ja pierdziucham, ja mam iść po tą paczkę. Jeszcze mam ciepłe oczy i białą twarz. W tym momencie to ja się sama siebie boję, wyglądam jak duch. Powiem Wam, że będą jaja, próbuję sobie jeszcze doklepać ten podkład, żeby go, nie wiem, wtopić w skórę, cokolwiek, ale oczywiście nic się nie da zrobić. Masakra jakaś totalna. No nieważne, no wiecie co jest jeszcze najlepsze, że tak klepę ten podkład i zdałam sobie sprawę, że nie mam pudru, żeby nawet to pudrem uratować. Taki jest dzisiaj zamysł tego filmu, że ma być makijaż jedną marką, więc no sama tego chciałam. Challenge to challenge. Dobra, zobaczymy ten korektor, bo wydaje mi się, że on jest taki troszeczkę cieplejszy, normalniejszy. Bardzo podoba mi się to kopytko. No i jeżeli chodzi o ten korektor, no to jest mega, naprawdę bardzo fajny odcień. I taki żółciutki, więc może to sobie jakoś uratujemy. Ej, to kopytko jest mega, bo patrzcie, możecie sobie tutaj palcem sobie, tak człowiek nie mógł sobie tu wjechać, a tym kopytkiem przykładasz, masz tu, wjeżdżasz sobie pod oczko i możesz sobie jeszcze nawet nim przyklepać. Bardzo fajny pomysł Make Up Revolution, ale co czuję? Ten korektor też jest zastygający. No i tu jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie ten test, bo ja nie lubię zastygających korektorów. Strasznie nie lubię. Jezus, uszy! Uszy mam żółte, a twarz białą. Rany boskie. Jak ja wyglądam? Nie mogę na siebie patrzeć.
Dobra, jeżeli chodzi o ten korektor, to też będzie nieprzypudrowany, jak mi wejdzie w załamania. Ja nie wiem, dlaczego ja nie kupiłam żadnego korektora, ale byłam święcie przekonana. O, mam tyle produktów, zrobię test jedną marką. Dobra, bo zapomniałam o godzinie. Robimy sobie test długotrwałości tego podkładu, więc jest 11:04, kochani. No i zaczęłam nakładać ten korektor, więc żeby było na równo, liczmy od 11 godziny, że mamy już ten podkład. Dobra, zdjęłam trochę podkład, żeby nie wyglądało tak trupio. No i jak miałam, słuchajcie, nie nakładać bronzera, bo się spieszę, tak, niech to coś uratuje. Jeżeli chodzi o bronzery, to ja mam taką paletkę i ona w sumie ma takie coś, co mogłoby mi uratować ten makijaż. Słuchajcie, Revolution Makeup Revolution London Pro HD Cream Contour i to jest kremowe konturowanie w różnych odcieniach. Ona tak wygląda. I mamy tutaj różne odcienie, które nas troszeczkę uratują. No i mam jeszcze coś takiego, coś co kiedyś używałam, to w sumie jest korektor Revolution Full Cover Concealer. Tak, to jest korektor Camouflage Concealer, ale ja tego używałam czasami jako bronzer. Najbardziej takie konturowanie, bo to jest taki ciemny i chłodny kolor. Dobra, bo nie włączyłam kamery, a już zaczęłam nakładać na pędzel. Pora się obudziłam. Kochani, tutaj są po wstępnych swatchach, tutaj są trzy takie bronzery i w takiej kolejności, jak one są tu ustawione, takie macie swatche. Ja zdecydowałam się na ten. Tutaj te kolory są bardzo podobne, ale ten jest cieplejszy, ten jest chłodniejszy, a ja mam trupią twarz. I nakładam pędzelkiem z Glam Shopu. To jest kremowy produkt, więc takie rzeczy nakłada się przed pudrowaniem, żeby się nic nie stało później. Na pudrze może się zważyć, zmieszać, różne rzeczy mogą się stać. Odciskam sobie trochę w dłoń. Wiecie co, ja wymieszam go sobie, wpadłam na pomysł, że wymieszam sobie z tym drugim, bo jak zaczęłam to odciskać, to wygląda tak zajebiście trupio, więc żeby to troszeczkę ocieplić, ja sobie tu to troszeczkę jednak wymieszam te produkty. Dobra, i mam nadzieję, że nie wyjdzie tak źle, niech się dzieje po prostu. Ja to rozblenduję drugim pędzlem. Dobra, moi drodzy, troszeczkę jeszcze muszę sobie to rozblendować, ale wyszło w miarę git. Przeciągnęłam jeszcze na czoło i już jakby lepiej to wygląda w miarę. Ale wiecie co, jestem trochę zmartwiona, co słychać pewnie w głosie moim. Bo, moi drodzy, przy takim moim zbliżeniu do lustereczka zauważyłam, jak bardzo, nie wiem czy wy to widzicie, pęka mi tutaj korektor. On mi tak wszedł w te wszystkie linie tutaj mimiczne i zmarchy i nawet pokazał mi zmarchy, których normalnie nie widziałam. Gdzieś tutaj jakieś masakra. Moi drodzy, wiecie co? Jest takie słońce, że ja oszukam troszeczkę przeznaczenie i wiecie co? Troszeczkę przypudruję sobie delikatnie pudrem innym. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Piszcie, że mi wybaczacie, proszę, bo no nie wyjdę tak, wiecie, do ludzi, a wiem, że to nie przetrwa w ogóle. Dobra, dalej jeszcze mamy tutaj róż. Róż jest z kalendarza adwentowego Ace Sos i róż jest płynny w odcieniu, czy to jest odcień? You Got Me Blushing, tutaj macie. Super Dewy, czyli taki super rozświetlający, taki mokra twarz i w ogóle. I tak wygląda opakowanie, zobaczymy jak on wygląda po prostu w środeczku. Okej, taki trochę ciemny i w ogóle pokażę wam jak on wychodzi z tego. Taki gęsty, pewnie będzie dobrze napigmentowany, już wam wszystko pokazuję. O matko i córko. Ale zaskoczenie sobie dzisiaj zrobiłam, także no pasuje do któregoś odcienia na moim włosach. Nałożę go gąbeczką. To co sobie tutaj wzięłam, wklepuję w gąbeczkę i tak jeszcze nadmiar z gąbeczki gdzieś tu na ręce sobie odbiję, żeby no jednak to jakoś wyglądało. Takie powiem wam, pigment niby tu taki mocny, a jak nakładasz, nie podoba mi się, nie podoba mi się jak on się tutaj, no nie. Spróbuję nałożyć, jakby już gorzej nie będzie, spróbuję sobie, a może na tym drugim nałożyć z palca. Niech ten dzień się skończy, ten test. Dobra, i to ten rozblendujemy. No, wydaje mi się, że lepiej się to rozblendowuje, tak? Gdyby nie ta ciapa tu, że mam teraz taki policzek spuchnięty, to by było w miarę git.
Ja dzisiaj tak nie mogę wyjść, to jest po prostu straszne. Dobra, wezmę Laurę, bo jak już to naprawiać, to czymś dobrym. Dobra, jest dużo lepiej, uratowaliśmy to, na szczęście będę w stanie gdzieś jechać, no i lepiej to wygląda. Tu jeszcze sobie wcześniej przyklepałam to pod okiem, także mam nadzieję, że to jakoś wytrzyma. Dobra, ale zanim to będę wam wszystko opowiadać, to już dokończmy sobie ten makijaż. Kupiłam sobie ostatnio na jakiejś promce tusz I Love Revolution, to jest chyba w ogóle jakiś odłam. Revolution, bo jest Revolution Skincare London, Revolution, I Love Revolution, tamtego Revolution to jest mnóstwo. No i tu jest I Love Revolution i podobał mi się taki wakacyjny tusz. Ja mam tutaj truskaweczki, już trochę odrost, no i arbuziki. No i zobaczmy szczoteczkę. A jeszcze co wam powiem, tutaj jest wodoodporna maskara z ekstraktem z watermelona, czyli z arbuza. O, właśnie, zabrakło mi słowa. No spoko, szczoteczka mi się podoba. Nakładamy sobie tusz. No i tu jest pierwsza warstwa, druga warstwa i szczerze nie wiem, czy ona się różni czymś od tej pierwszej. Jezu, trzecia warstwa i męczę się ze szczotką. Nakładam już czwartą warstwę na tą trzecią. Zrobię sobie drugie oko już poza kamerą, bo po prostu trafia mnie już wszystko. Tak się ucieszyłam, a to taka kicha. Dobra, na sam koniec nałożymy sobie rozświetlacz, bo jeszcze zczaiłam, że nie mam pomadki w ogóle żadnej, no ale coś będziemy kombinować. Rozświetlacz to jest rzecz, którą ja lubię, serduszko i to jest odcień jakiś tu jest, nie mogę znaleźć, no nieważne. I tak wygląda ten rozświetlacz, on jest jasny, no ale do tego podkładu to on będzie pasował. Ukochany pędzel do rozświetlacza, czyli Wet n Wild, tu już się zdarło. Jezu, ja go tak długo nie używałam. No i nie mam pomadki żadnej, więc jakby może użyjmy sobie tego zajebistego różu i spróbujmy to nałożyć na usta. Już jakby tutaj nic, niczego nie zmieni. No jakby nic nie widać. No ale to jest tak naprawdę beznadziejny produkt, że słuchajcie, ja go sobie zrobiłam, tu widać, był pigment niesamowity na tej brudnej ręce, widać nawet na tym brązerze. Nakładałam taką ciapę i nałożyłam to, wklepałam w to w pędzel i praktycznie to się tak rozblendowało, tak zanikło, że niczego nie widać. Dobrze, kochani, tak się prezentuje ten makijaż. Już jeżeli chodzi o usta, to nie wyrysowywałam sobie, bo jakby się nie da tym produktem. Wiem wam, że usta mi się podobają, fajnie wygląda to. Coś a la ta moja ukochana szminka Vintage Pink, ma trochę taki podobny kolor, taki nudziak różowy, no bo to róż. Bardzo ładnie to wygląda, ja sobie już nie wyrysowałam tutaj kącika, bo bez sensu, i zrobiłam sobie taki kaczy tutaj dziobek. No i fajnie to nawet wyszło. Usta to jest naprawdę najlepsze, co wyszło. No i oko mi się podoba, ale nie do tego makijażu. Kochani, jest już 11:37 od wykonania makijażu tej twarzy. Wydaje mi się, że tam, dobra, ustaliliśmy, że 11, czyli już o 38 wybiło. 38 minut. Kochani, powiem wam tak, bardzo się spieszę, muszę odebrać tą paczkę, mam taką misję, więc podsumowanie nagram jak wrócę, jak już będę wiedziała, że już odebrałam i wyślę wiadomość, misja wykonana. I jeszcze wam pokażę na szybko, jak to wygląda w świetle dziennym. Jak ta masakra wygląda w świetle dziennym, w świetle, to będzie taka chwila prawdy. No i później wam nagram podsumowanie, bo jest o czym mówić. Dobra, tak to wygląda jeszcze może do słońca. O, tak będzie najlepiej, ja nic nie widzę, ale wy widzicie doskonale tą katastrofę. Tu żel to w ogóle opad, okropnie to wygląda. No i widać, jak bardzo się różni podkład od reszty tutaj cery, także katastrofa totalna, największe okulary, jakie miałam, żeby to przykryć, także przyjdę do was później z podsumowaniem i po kilku godzinach lecę po tam paczkę. Dobrze, skarby moje, ja już wróciłam do domu, misja wykonana, paczka odebrana, więc jestem najlepszą dziewczyną pod słońcem. Wracając do kosmetyków, widzicie, świecę się jak miliony monet, a to dlatego, że sprawdziłam sobie temperaturę, mamy 29 stopni, jest takie słońce, a tutaj w ogóle jest to inaczej odczuwalne, bo to tak jakby w Polsce było ze 30 par. Także człowiek się topi, idealna pogoda na rowerki wodne. Boże, jak ja bym chciała teraz sobie pływać rowerkiem wodnym. Co do czasu, jaki upłynął, no to mamy godzinę 13:03, czyli tam jest od 11, no to minęły 2 godzinki i 3 minuty.
No ale tak, myślę, że tam przed 11 chwilę zaczęliśmy. Nieważne, liczymy od 11, moi drodzy. Tak wygląda makijaż. Powiem wam, że jak zblendowało się trochę te boki twarzy, bardzo ładnie wyglądały. Ja sobie sprawdzałam. Podoba mi się ten blask. Bardzo ładny, prześliczny. Bardzo ładnie wygląda już teraz z tym różem. Ale patrzcie na ten podkład. To już sobie tak zrobimy przed podsumowaniem tych wszystkich kosmetyków, to wam pokażę ten podkład. Tu miałam okulary, no przy takiej temperaturze, no to wiecie, no wiadomo, że zlezie, no nie? No, także tutaj wszystko zjechało, gdzie miałam okulary. No, ale największym zarzutem jest to, że on zaczyna włazić. Ja go przypudrowałam laurą. To tym pudrem był przypudrowany ten podkład. W końcu wiem, miało nie być, ale wybaczycie. A no jednak tutaj pokazały się te zmarchy pod tym korektorem. Tutaj to jest masakra. Po 2 godzinach co będzie dalej? No i tutaj wszedł w załamanie. Ja go już nie będę dotykać, nie będę przepudrowywać. Delikatnie sobie, no trochę zebrałam, przyznam się, sebum z nosa, no bo to nie za ładnie wyglądało. No i, no i nie ruszam już dalej. Będę tutaj jeszcze na pewno wychodzić na zewnątrz, bo muszę zrobić pranko. No i ogarnąć chatę, także dzisiaj będzie naprawdę mocny test. No ale jednak mamy tutaj produkty, które mają wytrzymać 16 godzin noszenia. I najlepsze, słuchajcie, wodoodporna formuła. Widzicie tą wodoodporną formułę, prawda? Dobrze, ale przejdźmy sobie do podsumowania tych wszystkich produktów. Ja się muszę napić, bo po prostu duchota taka. Mam nadzieję, że zrobiliście sobie coś pysznego do picia, bo chyba dzisiaj o tym zapomniałam. Makeup Revolution London. Revolution. Velvet Rose w ogóle, tak się nazywa ta paletka. Fajnie, bo jest taka, powiem wam, na wyjazdy, ale jak dla mnie troszeczkę za ciepła, trochę takie jesienne kolory. No wiadomo, sama sobie wybrałam to, to było w kalendarzu adwentowym, czyli jakby no mogłam chcę to użyć jesienią czy tam wiosną. No spoko, szanuję mocno Makeup Revolution za ten jasny cień. Dla mnie paletka jest spójna i mogę ją brać na wyjazdy czy gdziekolwiek ze sobą, jeżeli mam ten jasny cień, bo tak jak widzieliście, nie miałam tutaj pudru, a tym cieniem właśnie jasnym przypudrowałam sobie całą powiekę i przygotowałam pod te cienie. Wcale nie musiałam tego robić, ale jeżeli kładziecie sobie cienie na taką powiekę z korektorem albo z samą bazą nieprzypudrowaną, no to macie ciężej. Bo jak na przykład nie jesteście doświadczeni, no to cienie mają różną pigmentację, różną, inaczej się zachowują, o, w ten sposób, i możecie sobie zrobić plamy. A jak macie przypudrowaną powiekę, tą bazę czy tam korektor, no to jest prościej, łatwiej i tak polecam. Dalej nakładaliśmy oczywiście podkład i korektor, ale zakończmy oko i ten wspaniały oto tu tusz. Przepiękna szata graficzna. I Love Revolution. Bardzo mi się podobają w ogóle szaty graficzne tej I Love Revolution, bo są bardzo słodkie. Tutaj mamy arbuziki, Tasty Watermelon. No po prostu posko. Przepięknie wygląda. Jesz oczami. Ja lubię takie rzeczy. No i szczoteczka mnie zaskoczyła, bo ta szczoteczka naprawdę nie jest taka zła i ja lubię takie grubsze szczoteczki, ale no tutaj niewiele mi to zrobiło. Będę sobie jednak testować ten tusz, bo powiem wam szczerze, że jeżeli on się nie osypi i będzie wytrzymywał, no to ja spoko na takie gorące dni do pracy, czy tam gdzieś nad jakąś wodę, czy gdziekolwiek sobie nałożysz taki tusz. Ja sobie nałożę ten tusz i będzie fajnie wyglądał, on się nie będzie osypywał, nie robi efektu spektakularnego, no ale jednak się trzyma, więc to się ceni. No i 2,50, czy ile tam kosztował takiego, niecałe 15 zeta, no to, no to nie jest źle, tylko muszę uważać, bo na prawym oku no to wyszła kicha. I perełki dzisiejszego filmu, moi kochani, podkład i korektor. Generalnie to miał być test tych produktów, bo widziałam, że podkład i korektor weszły na polski rynek, wchodzą na polski rynek. No ale w sumie to i tak dobrze, że przetestowałam wszystkie te produkty, bo jak kiszka, to najlepiej w jednym filmie. A jeżeli chodzi o ten podkład, moi drodzy, no to sami widzicie, że no jakby tutaj miało być 16 godzin, mamy przeszło 2 godziny i wygląda to tak. No umówmy się, jeżeli ja kupiłabym podkład i byłoby napisane 16 godzin do 16 godzin, jeszcze matowy, soft mat, no to jest miękki mat, taki pół mat,
temat, no ale jednak wiecie, no to mi to daje do myślenia, że on jakby długo wytrzymuje. A tu jednak mamy taką kaszankę trochę, no wyświecił się ten podkład, trzeba ściągać sebum, takie rzeczy to ja bym raczej oczekiwała od podkładów takich bardziej nawilżających albo jakichś takich kremów BB, a tutaj strasznie się ta twarz moja wyświeciła, jeszcze sobie na nią popatrzę, no piękna jest, ale wyświecona. I słuchajcie, jeszcze ten glow bym przeżyła, niech będzie, ale to jak on tu zszedł z nosa, ja miałam okulary tylko tutaj, a tu z całego nosa po prostu zszedł podkład. Praktycznie ja sobie przejadę, a tu mi wszystko schodzi. Ja rozumiem, że jest gorąco, no ale tutaj jest, wiecie, no trwały podkład, tak? No i wchodzi w załamania, tu widać, że mi się twórciusz ciastkuje troszeczkę, tutaj też brzydko wygląda, tu mi wchodzi, no... Boki twarzy są bardzo ładne, boki twarzy mi się podobają, ale ta strefa te okropnie, naprawdę. Ja wiem, że ja mam trudną tą strefę te, ale po 2 godzinach, żeby ten podkład tak robił, no to sorry memory. Nie wiem, jaka jest polska cena tego podkładu, zaraz sobie sprawdzimy. Dobra, słuchajcie, zaraz wam powiem cenę, ale znalazłam jedną opinię, która mnie zniszczyła. I żeby nie było, jest to opinia z strony Visage, więc tam dziewczyny oceniają te podkłady. W ogóle kosmetyki. Żeby nie było wiadomka, że każdy ma jakby inną opinię, twarzy jest mnóstwo, każdy ma inne pH skóry i w ogóle na każdym to inaczej wygląda. Ale muszę, bo się uduszę. Słuchajcie, ogólnie jest bardzo długa, długa ta opinia tego, bo jest tylko jedna, jest bardzo długa opinia na Visage'u tego właśnie podkładu, ale na koniec jest petarda. Trwałość mnie zadowala. Mam go już 2,5 godziny. Trwałość mnie zadowala, nie wyświeca się za szybko. Nałożony na krem SPF wygląda ok. No ja mam krem SPF, mogę wam powiedzieć, jest to krem z bielendy, z ceramidami, z SPF-em. Tak dobrze matuje i zastyga, że po nałożeniu na zwykły krem nawilżający zdarza mi się go nie pudrować. Nie nałożyłam dzisiaj serum, żeby nie było za dużo. Jestem całkiem zadowolona z tego podkładu, choć może sprawiać problemy w wyżej opisanych sytuacjach. No i tam było opisane ogólnie o kolorze, o tym, że tam ciężko jest go dostać i w ogóle chcecie, to sobie przeczytajcie tą opinię. No ale opis produktu też jest zajebisty. Podkład do twarzy Makeup Revolution, ta nazwa, zapewnia trwałość aż do 16 godzin. Jest odporny na spływanie, rozmazywanie się, blaknięcie czy ciastkowanie. Ja mam jakiś inny podkład, czy co? Możesz nim uzyskać średnie krycie z możliwością zbudowania do pełnego w zależności od twoich potrzeb. Podkład nadaje skórze aksamitne matowe wykończenie, optycznie ją wygładza. A to jest akurat na plus, bo tego nie wiedziałam. Długotrwały podkład matujący został wzbogacony niacynamidem, dzięki któremu ta cera odzyskuje naturalną równowagę oraz jednolity koloryt. No ja miałam jednolity koloryt. Dobra, i takie bzdety, że zamknięto w buteleczce. Ogólnie powiem wam szczerze, że ja nie wiem, ja mam jakąś specyficzną twarz czy co. No jest tylko jedna opinia i tak jak wam powiedziałam, twarze są różne, także I don't know. I sprawdzałam sobie na Ceneo i tak macie najtaniej Ezebra 34,99, nie wiem czy to jest jakaś promocja, Look Fantastic 42 i Notino 49, więc jakby Ezebra rządzi. Korektor spoko, naprawdę, wiecie co, no może nie tak spoko, bo jeszcze będę go testować, ale no ja pierdzielę, szanuję kogoś, kto wymyślił to kopytko. Dobra, jeżeli chodzi o te kremowe produkty, no to ja już je kiedyś testowałam, są naprawdę w porządku, fajnie, nie są to jakieś trwałe kosmetyki, bo tu wiadomo, gdzieś tam już troszeczkę ten pigment był mocniejszy, on się trochę zeżarł, ale naprawdę fajnie, delikatnie wyglądają, fajnie się blendują, no jak na taką markę, no to wydaje mi się, że jest naprawdę git. Rozświetlacz to jest kosmetyk, który jest ze mną już jakiś czas, no i lubię go strasznie, widzicie? O, byli. Tutaj mamy najlepszego króla dzisiejszej imprezy. Słuchajcie, no super dewy. No to naprawdę taki jest, ale to chyba przez to, że oni tutaj dali jakąś wazelinę czy coś takiego. Pigment jest naprawdę fajny. Jak sobie rozłożymy ten kosmetyk na dłoni, pigment jest mega. Jak ktoś sobie po prostu nałoży na rękę, żeby sobie sprawdzić lub nałożyć z dłoni, bo bezpieczniej, no to mówi, łopanie, co ja będę z tym robić? I boisz się tego produktu, też się wystraszyłam, ale szczerze powiedziawszy, dopiero był widoczny, kiedy nałożyłam go na twarz, nie gąbeczka i z gąbeczki na twarz, bo ja nie wiem, to jest magiczny produkt, to jest coś, powinno występować w Harry Potterze, magia, Hogwarts. Nakładasz na twarz
za pierwszym razem i pigment znika. Wydaje mi się, że tam jest coś oleistego albo jakiś, nie wiem, wazelina czy coś w tym stylu i tak jakby ten pigment zanika, a zostaje takie świecenie i przez tą właśnie wazelinowaty składnik czy w ogóle wazelinę oni chcieli właśnie ten taki dewy, taki uzyskać taki właśnie mokry efekt, o, w ten sposób. I to tak jakby ze sobą nie współgra. No podoba mi się, no bo teraz jak już wyszłam na to słońce i to się tak, wiecie, zlało ze sobą, no to naprawdę razem z tym rozświetlaczem cała tutaj się świeci, boki twarzy mi się najbardziej podobają z tego makijażu. No i to chyba wszystkie produkty, które dzisiaj użyliśmy. A, jeszcze użyliśmy sobie tej w ogóle korektora jako bazę, jeżeli chodzi o cienie. No to fajnie się to nawet trzyma i powiem wam, że chciałam wam wtedy powiedzieć, że ten korektor jako baza jest fajny, bo jest niewyczuwalny i jest taki lekki i zakrywa te wszystkie niedoskonałości, wyrównuje tą skórę, a jednocześnie naprawdę taki jest delikatny bardzo. Ale wiadomo, korektor to nie baza, więc nie możemy mu zarzucać, że jakieś cienie się nie będą utrzymywać, no bo do tego trzeba mieć bazę, a nie korektor. Dobra, słodziaki, mamy już 13:34, idę zjeść, czyli już mamy 2,5 godziny. No i tak to wygląda dewy makeup. Więc to nie jest soft matte, tylko dewy. Nie będę już tutaj nudzić, kochani, żeby nie przedłużać. Spotkamy się, nie powiem wam dokładnie za ile, ale już na sam koniec w podsumowaniu takim, wiecie, wytrwałościowym. Witajcie ponownie, kochani. Producent obiecuje nam 16 godzin trwałości tego podkładu, natomiast mamy godzinę 19:09, czyli tak od 11 zaczęliśmy chyba, jeżeli dobrze pamiętam, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, no to będzie przeszło 8 godzin. No i wygląda to tak. Mam nadzieję, że wszystko dokładnie widzicie, trochę mi się lampa tutaj, nie wiem, opadła, nie wiem co jej się stało, włączyłam tylko jedną, żebyście widzieli, bo nie chcę mi się już tego rozkładać, ale jest dramat. W ogóle już miałam wam dogrywać tak około 15-16 godziny, ale mówię, dobra, zobaczymy, niech się dzieje. Tutaj zaczęło się tak totalnie, wiecie, ciastkować, zaczęły się pojawiać jakieś suchości. Wyborze, ja tego nie miałam. Jeszcze słuchajcie, wiecie co jest najlepsze? Ja przed nakładaniem dzisiaj tego wszystkiego nałożyłam sobie maseczkę nawilżającą, chyba z neutrogeny, jakąś taką żelową. No i ta buzia była naprawdę bardzo fajnie nawilżona, taka, wiecie, wyczyściłam ją też ładnie, wszystko git, przygotowałam ją pod makijaż. Wcześniej robiłam też peelingi delikatne, których jestem pewna, a to taki jakby dramat, nie? Wiecie, porażka. Ta broda, no to już wiecie, schodziła, w sensie tutaj nam się wszystko zaczęło zbierać już na początku, natomiast teraz już praktycznie tutaj nic nie ma, tak jak właśnie tutaj o tej 16 czy tam 15 pojawiały się te suche skórki i suchości, to w ogóle zaczęła się ścierać broda. No i podkład ogólnie zbierał się też tutaj na czole. Praktycznie powiem wam, że tu cały czas, wiecie, ja, dzisiaj jest bardzo duszno, umówmy się, ale ja nie wychodziłam na zewnątrz. Ja tutaj ogarniałam wiele rzeczy w domu i powiem wam, że on spływał, totalnie spływał, no nie? I ja używałam jakichś różnych innych podkładów latem, no umówmy się, i one się tak nie zachowywały, a tutaj mamy, no, jakby podkład, który powinien przetrwać długo, a wygląda jak wygląda. Bardzo mi się podoba ogólnie to, jak wygląda, jak do tej pory wytrwały boki twarzy. Bardzo fajnie podoba mi się to. Pamiętajmy o tym, że to są jednak produkty kremowe, płynne, więc jednak no, to nie są produkty trwałe, pudrowe. Więc naprawdę wielkie brawa i tutaj mamy approved, będziemy sobie je testować. Jeżeli chodzi o aplikację, no to z tym różem, wiecie, no był dramat, ale nawet ładnie wygląda, więc no nie przekreślam. No na tym cienie tutaj na korektorze nie przetrwały, w załamaniu po prostu jest taka luka, przerwa, ale to się już pojawiało, jeżeli chodzi o ten błysk, teraz już poszła całość. No ale wiecie, te cienie nie są drogie, korektor to też nie jest baza, więc nie będziemy nic mówić. Jeżeli chodzi o korektor, to naprawdę to fajnie wygląda, też będę go sobie testować, bo on wszedł w załamania, wygląda jak wygląda. Tu też nieczęsto mi się zbiera korektor, a ten jednak troszeczkę się gdzieś tam zebrał, ale jeżeli chodzi o to, jak ta skóra
pod okiem wygląda, jest taka nieprzesuszona, a bardzo często korektory wysuszają mi tą skórę pod okiem, dlatego podoba mi się ten efekt. Na nosie już nie mam podkładu, widać moje piegi, tutaj w ogóle jest jakieś zciastkowanie, no obrzydliwie to wygląda, jeszcze gorzej niż z tym skin tint. Naprawdę powiem wam, że wtedy chyba testowaliśmy 7 godzin, ale wydaje mi się, że może tam było trochę więcej i ten skin tint chyba lepiej wyglądał niż ten. No a tam mieliśmy jakby taki serum, to nie był tak, to nie jest tak dokładnie podkład, a tutaj mieliśmy podkład, który ma wytrzymać 16 godzin i wygląda jeszcze gorzej niż ten skin tint. Jeżeli nie oglądaliście tego testu, to odsyłam was serdecznie, też jest właśnie, pokazuję wam też jak to wygląda przed przypudrowaniem i takie wzdety bajery, także kochani, kończymy ten test, bo ja już padam na twarz. Było bardzo intensywnie dzisiaj i szczerze to ten podkład wygląda okropnie. Jeżeli chodzi o podkład, no to serdecznie wam go nie polecam. No tyle kochani, spadam. Trzymajcie się ciepło, napiszcie koniecznie też jak wam się podobał dzisiejszy test kosmetyków, co o nim myślicie. No ja miałam naprawdę skrajne emocje, co widzieliście. Także piszcie śmiało w komentarzach, co o tym myślicie. Czy testowaliście coś z Make Up Revolution, co wam pasowało i w ogóle piszcie śmiało do mnie, ja to lubię. Trzymajcie się, buziaczki, dziękuję za oglądanie, do następnego, cześć, pa!